Przemyśleliśmy to raz jeszcze, dla kogo chcemy robić tą galę, czy warto doprowadzić do tej walki. Wspólnie z fanami stwierdziliśmy, że chcemy my ją zobaczyć razem z fanami. Jest mi niezmiernie miło powitać zawodników main eventowych KSW 25, Ryta Sakura i Mamet Kalidow. Cały czas się pojawia ten wątek niedokończonej historii i tak naprawdę to kto jest lepszy, tak? Bo to każdy sobie zadaje, czy ten Sakura już w końcu wali temu Mamedowi, czy ten Mamed go zdeklasuje, więc ta odpowiedź czeka nas już niebawem i będziemy mieli odpowiedź na to pytanie, 7 grudnia na KSW 25. Ja nie wiedziałem o tym, że on jest tak odporny na duszenie i właśnie na to mnie podpuściło, zacząłem go dusić, okazało się, że tego człowieka nie da rady udusić. Tatua omun desu kedo, jibun yori wa tsui to omun te. Gala KSW 25 będzie w Taipei cała, czy częściowo, jak teraz wygląda, czy w ogóle pokazujecie w postaci otwartej? Za 2 godziny jedziemy rozmawiać. Nie jest decyzja, mamy swoją jakąś wizję na ten temat, ile gal i jakie powinny być w pay-per-view, a jakie nie. Natomiast musimy też słuchać naszego głównego partnera od lat, jakim jest Polsat, czy tam Polsat Cyfrowy obecnie. Będę starał się więcej pracować w ringu, trzymać dystans, chcę być, co pracować w stójce. Chcę już cały wachlarz technik MMA. Jest tych zawodników, cały czas się to dzieje po prostu. No bierzemy naszym zdaniem najlepszego na rynek polski, to co spowoduje, że po prostu gala KSW będzie na ustach ludzi i tyle. Ma i co,日本での戦績ではまあ負けたっていうのが残ってはいると思うんですけど自分はその試合も負けた内容ではないと思ってるしあとまあこの3年間でまあもうちょっと自分の中で充実テクニックをあの身につけたと思ってるんでまあそれをプラスにしてまあ、あと自分の得意な打撃をミックスさせていこうかなと思ってます。 A ile gal w przyszłym roku planujecie? Czy jakieś nowe miasta atakujecie? No na pewno będą 4. Planujemy oczywiście powiększyć co najmniej o 2. Czy to się uda? Ciężko teraz powiedzieć. Nie chciałbym się tutaj już deklarować, że będzie 6. Na pewno będą 4 gale.